Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie filmiku, który został opublikowany w internecie, na którym widać, że dochodzi do jakiejś sprzeczki, bójki pomiędzy uczniami i rodzicami tutaj na terenie szkoły. To ja zainterweniowałam, jak usłyszałam, że jest bójka. Oczywiście pomyślałam sobie, że to są nasi uczniowie, więc natychmiast wybiegłam ze szkoły, z budynku tutaj właśnie przez ten parking. W momencie, kiedy dopiero doszłam, no to zobaczyłam, że to jest dorosły mężczyzna, który no szarpał się z młodym jakimś człowiekiem. Coś ci się Na początku stycznia 37-letni mężczyzna zaatakował jednego z nastolatków przed szkołą w Grodkowie na Opolszczyźnie. Wyraźnie zdenerwowany szarpał 15-latka, domagając się, aby ten przeprosił jego syna. Całe zajście telefonami nagrywali uczniowie. Bójkę przerwała wicedyrektorka szkoły. Zaprosiła uczestników zajścia do sekretariatu, aby wyjaśnić, co się stało. Panie, widzę, tutaj mają monitoring na terenie szkoły. Tak, i faktycznie ten obcy chłopak z innej szkoły przyjechał tutaj i pobił tego ucznia? To znaczy, okazało się, że on był wcześniej, faktycznie, jak już oglądaliśmy na spokojnie ten monitoring, to było widać, że on wcześniej już, zamiast być u siebie w szkole w Nysie, to był tutaj u nas w szkole, więc prawdopodobnie już wcześniej chodził i poszukiwał tego chłopaka. Natomiast z tego, co wiemy, co później ustaliłyśmy, no to gdzieś go spotkał na mieście. A, czyli to było poza terenem. Pomiędzy chłopakami bójka była gdzieś poza terenem szkoły. Z ustaleń dyrekcji wynika, że dwóch uczniów grodkowskiej szkoły pokłóciło się o e-papierosa. Jeden z nich miał poprosić swojego kolegę o pomoc i rozprawienie się z drugim nastolatkiem. W okolice szkoły przyjechał 15-letni Oliwier i przed pobliskim sklepem zaatakował chłopaka. Ten, wystraszony, zawiadomił swojego ojca. Zdenerwowany mężczyzna rzucił się na 15-latka. Nikt z rodziny też Oliwiera, czyli tego pobitego chłopca, nie kontaktował się ze szkołą. Oliwier tutaj siedział, był zapytany, czy wszystko ok. W ogóle po Oliwierze nie było widać nawet, że on został aż tak pobity, naprawdę, bo tutaj różne informacje po Grodkowie krążyły, że miał łuk brwiowy rozwalony, że krew z nosa leciała. Absolutnie nie. Siedział tutaj, jeszcze czekał, jeszcze ustalałyśmy wszystko, co się wydarzyło dokładnie. Pytałam go cały czas, czy jest wszystko ok. On tak, przepraszał też. Życzył miłego dnia i czy on już może iść. Po całym zajściu dyrektorka szkoły zgłosiła sprawę na policję i przekazała zabezpieczony monitoring. Docieramy do pobitego 15-letniego Oliwiera. Co tego dnia robiłeś akurat tam pod szkołą, w Grodkowie, a nie u siebie w szkole? No tego dnia akurat się źle czułem po prostu. Potem się lepiej poczułem, więc zdecydowałem, że nie będę siedział w domu. Szedłem po prostu na miasto, no i poszedłem tam do kolegów, no tam się dowiedziałem, że koledzy zabrali tego e-papierosa. Wracając, go spotkałem. Kogo? No tego chłopaka, co zabrał koledze e-papierosa. No to pomyślałem, że pójdę za nim, no to gadałem z nim, no zlekceważył mnie trochę, no i zdecydowałem mu dać tego liścia. Na nic mnie nie namawiał, tak jak słyszałem, że niby byłem nasyłany. Liść po prostu, no z otwartej dłoni. Nic więcej nie było. A coś mu powiedziałeś? No gadałem z nim, żeby oddał go, no ale on tłumaczył się, że go niby też okradli. Dlaczego go uderzyłeś? No bo mnie sprowokował, no. Czym? No trochę pyskował do mnie, no i lekceważył mnie.